30 stycznia druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze dokonali uroczystego podsumowania całorocznej działalności podczas zebrania sprawozdawczego. Ochotnicza Straż Pożarna w roku 2009 uczestniczyła 43 razy w akcjach ratowniczych. Najbardziej zaangażowani druhowie otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. Józef Dołhan i Ryszard Reszyc – Złoty Znak Związku. Kazimierz Szurek – Medal imienia Chomicza. Artur Skop oraz Ryszard Karski-Dąbrowski – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Kazimierz Wołyniec – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Druh Józef Dołhan – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi. Doceniając zaangażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w wiele przedsięwzięć na terenie Jawora, w tym przede wszystkim wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego i drogowego, burmistrz Jawora zadeklarował dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, a także zakup w najbliższym czasie nożyco-rozpieraków i przewodów do wyposażenia pompy hydraulicznej Lukas. Również Ryszard Karski-Dąbrowski postanowił zrobić prezent w postaci piły spalinowej. Dodać należy, że służba w Ochotniczej Straży Pożarnej zaczyna gromadzić wielu młodych Jaworzan. Gratulujemy im wyboru i życzymy wytrwałości.